innowacyjna gaśnica stłumi pożar falami dźwiękowymi. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się fantastyką naukową, dziś ma potwierdzenie w twardych faktach. Na Politechnice Świętokrzyskiej powstało urządzenie akustyczne, które wśród wielu zalet ma tę najważniejszą – nie degraduje środowiska. Udało mi się uzyskać grant w ramach jednego z konkursów. Był to konkurs, który był współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu Inkubator Innowacyjności Plus. I w ramach tego projektu udało się zbudować taką polską gaśnicę akustyczną, którą obecnie testujemy. To może, Jacek, wiesz co, zadaj 20 Hz, teraz częstotliwość. Zobaczę, jak to wygląda na pomiarze ciśnienia przy okazji. Działanie tej gaśnicy polega na zamianie energii mechanicznej głośnika na energię akustyczną. W tym celu skonstruowany został falowód o długości 1/4 planowanej częstotliwości roboczej. W naszym przypadku to były to częstotliwości poniżej częstotliwości słyszalnej przez ucho ludzkie. Mówimy tutaj o 17,25 Hz. Falowód jest w środku lekko załamany, co ma spowodować zwiększenie drgań na wylocie falowodu, których zadaniem jest jakby gaszenie płomieni. Paczki operowe ponad słyszą od 14 Hz, a my wypuścimy, możemy i 14 Hz wypuścić. Autorem rozwiązania jest dr Jacek Wilk-Jakubowski, który na realizację projektu otrzymał naukowy grant. Naukowiec postanowił opracować urządzenie zainspirowane wcześniejszymi próbami przeprowadzonymi na świecie. Mamy tutaj nieograniczony czas działania ze względu na to, że nie mamy tutaj właśnie typowych zbiorników i tym samym nie musimy poddawać takiej gaśnicy próbom ciśnieniowym, które to są obowiązkowe w przypadku gaśnic tradycyjnych raz na 10 lat. Poza tym fale akustyczne nie są wytworem chemicznym w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. W związku z tym, że nie są wytworem chemicznym, też nie degradują środowiska. Do atutów technologii należą m.in. niższe koszty eksploatacji i gaszenia pożarów. Urządzenie gasi płomień z odległości blisko 2 metrów. Można je obsługiwać zdalnie, co oznacza, że człowiek nie musi znajdować się blisko źródła ognia. Idealnym jakby miejscem roboczym takiego urządzenia byłoby na przykład małe pomieszczenie serwerowe. Jest to o tyle korzystne, że przykładowo użycie klasycznej gaśnicy proszkowej czy też wody powoduje znaczne straty w sprzęcie, które mogą sięgnąć grubych milionów złotych, a użycie takiej gaśnicy akustycznej znacznie by, praktycznie do zera mogłoby zmniejszyć straty związane z działaniami gaśniczymi. Co ciekawe, nie każdy rodzaj dźwięku nadaje się do gaszenia pożarów. Najlepsze są basy, czyli fale o częstotliwości zbliżonej do dolnej granicy tego, co jest w stanie usłyszeć człowiek. Prototypy były już testowane w otwartej przestrzeni do gaszenia cieczy i gazów. Próby zakończyły się sukcesem.